Masz to doświadczenie. Gdybyś mógł zdradzić naszym widzom, jak się wygrywa MasterChefa? No recepta jest prosta. Tutaj też ja za wiele nie miałem, znaczy miałem wpływ i to ogromny, bo przede wszystkim smacznie gotować, a po drugie świetnie się bawić. I jak te dwie rzeczy się w odpowiednich proporcjach połączy ze sobą, najlepszą proporcją jest pół na pół, czyli połowa świetnej zabawy, połowa świetnego gotowania. I jak to się razem zderzy ze sobą, to naprawdę idzie. Tutaj ja sobie postawiłem taki cel, że do momentu, dopóki świetnie się będę bawił, ja w tym programie na pewno będę i bawiłem się świetnie do końca. Czy myślisz, że też jakieś doświadczenie rodzinne z show biznesem miało wpływ na to, że akurat ty wygrałeś? Nie wiem, pewnie pytasz o mojego brata, ale to zupełnie inna bajka. Ja go mogłem na razie do tej pory podziwiać tylko na ekranie czy w teatrze. Rafał, ale nie ukrywam, inspiruje się, bo fajnie Rafał piecze. Robi, on w ogóle kocha desery i na przykład robi lepszą kremówkę niż ja. To muszę przyznać, ale z zupełności nie, bo to, tak jak powiedziałem, jest inna branża, inna całkiem kategoria, a jeżeli, nie wiem, może ja się tak naturalnie czuję i świetnie się bawię przed kamerami, to może to też gdzieś jestem dobrym obserwatorem i często chodzę do teatru i oglądam, jak aktorzy sobie z tym radzą.